Kończą się już zapisy osób niepełnosprawnych do udziału w tegorocznym spotkaniu opłatkowym. To już ostatni moment na to, by się zgłosić i 3 lutego zasiąść przy wspólnym stole w hali pierwszego liceum ogólnokształcącego. Wpisujemy się w ośrodkach pomocy społecznej, w swoich ośrodkach pomocy społecznej. Ludzie z Bolesławca zapisują się u nas w Bolesławcu, ale załóżmy z gminy, zapisują się w gminie i tam proszę się kierować. Natomiast jeżeli ktoś się jeszcze nie zapisał, to bardzo proszę, bo właściwie do dzisiejszego dnia były listy robione. W wyjątkowych przypadkach na pewno jeszcze przyjmą. Już wiadomo, że w tegorocznym spotkaniu uczestniczyć będzie około 800 osób. Są osoby, tak jak mówiłam, które czekają, po prostu czekają cały rok na to, żeby przyjść, żeby pobyć z bliskimi, żeby razem poświętować, pokolędować. Tym bardziej, że takim bardzo ważnym i myślę najważniejszym nawet akcentem jest punktem programu, jest msza święta, którą odprawia ksiądz biskup i to też jest bardzo ważne dla nas wszystkich. By spotkanie mogło się odbyć, konieczne jest zaangażowanie wielu środowisk. W przygotowanie tegorocznego opłatka zaangażowało się blisko 400 osób. W zdecydowanej większości to wolontariusze. To są przede wszystkim uczniowie szkół ponadpodstawowych tutaj u nas w Bolesławcu. To są harcerze, to jest wojsko. No i oczywiście powiat bolesławiecki sam takiego przedsięwzięcia nie dałby rady zorganizować. W tym roku organizujemy opłatek wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, z panią prezes Jadwigą Bobek i przy współudziale, ogromnym współudziale wszystkich gmin. To jest taka impreza łącząca po prostu wszystkich. Spotkanie opłatkowe to także paczki dla niepełnosprawnych i poczęstunek. Jak co roku organizatorzy liczą, że w przygotowaniu świątecznego stołu wspomogą ich piekarnie i mieszkańcy miasta. My już wczoraj częściowo roznieśli pisma do piekarni, do cukierni, bo tutaj naprawdę mamy dużą prośbę o wsparcie nas i naszych zresztą podopiecznych ciastami, pączkami, bułkami zwykłymi na kanapki, chlebem i bardzo prosimy kontaktować się z nami na komórkę albo do biura bezpośrednio. W jakich ilości? No żeby z kolei nie przesadzić na przykład z bułkami, bo bułek nam około 800 potrzeba, ale nie przesadzajmy, żeby nie było za dużo. Ale bardzo prosimy o ciasta, cukiernie mają różne ciasta, jakąś blachę ciasta. Bo w kościołach będą zapowiadane i na pewno zawsze prosimy o ciasta, żeby ludzie piekli. Ale z roku na rok coraz gorzej to jest. A bardzo prosimy, jeżeli ktoś naprawdę chciałby pomóc i czuje się taki, no czuje potrzebę pomocy właśnie tym naszym podopiecznym, to bardzo proszę przynieść w piątek po południu blachę ciasta do pierwszego LO. Spotkanie opłatkowe w tym roku odbędzie się już po raz 18.